Cześć, witajcie. Dzisiaj dowiecie się, jak wyleczyć zombie wieśniaka. Tak jak zawsze staramy się wam to przedstawić jak najbardziej zrozumiale i rzetelnie, więc doceniam każdą pozytywną ocenę pod filmem. Życzę miłego oglądania. Zombie wieśniaki stanowią 5% wszystkich pojawiających się na mapie zombie. Poza faktem, że możemy je spotkać naturalnie, powstają także podczas infekcji mieszkańca wsi przez zombie, a dokładniej w momencie śmierci. Jeżeli chcecie uzupełnić swoją wiedzę o tych mobach i dowiedzieć się o nich więcej, kliknijcie na miniaturkę, która wyświetla wam się na ekranie. Znajdziecie tam i wszystkie informacje, a nawet ciekawostkę. Aby wyleczyć zombie wieśniaka, będziemy potrzebować dwóch przedmiotów. Miotanej mikstury słabości oraz normalnego złotego jabłka. Miotaną miksturę słabości tworzymy w statywie alchemicznym. W tym celu mieszamy butelkę napełnioną wodą z nederową brodawką. Następnie dodajemy sfermentowane oko pająka, a ostatecznie w celu stworzenia mikstury, którą będziemy mogli rzucić, prochu strzelniczego. Normalne złote jabłko, nie mylić z tym lepszym, który ma różowy połysk, robimy w stole warsztatowym, otaczając zwykłe jabłko 8 samorodkami złota. Mając już te dwa przedmioty, możemy przystąpić do odtruwania zombie wieśniaka. Pierwsze co robimy, to osłabiamy naszego pacjenta, rzucając w niego miotaną miksturą słabości. Róbmy to z odpowiedniej odległości, tak żeby przypadkiem nie zatruć samego siebie. Następnie podajemy naszemu osłabionemu zombie normalne złote jabłko, czyli trzymając je w ręku, klikamy na zombie wieśniaka prawym przyciskiem myszki. Usłyszymy charakterystyczny głośny syczący dźwięk, po czym nasz pacjent zacznie drżeć. W tej chwili zaczyna się proces transformacji, który z reguły trwa od 2 do 5 minut. Podczas niego zombie będzie stale drżeć, a z jego ciała będą unosić się czerwone spiralne cząsteczki. Musimy wziąć pod uwagę, że zombie taki dalej jest agresywny i będzie nas atakował. Mimo tego musimy chronić naszego pacjenta szczególnie przed słońcem. W tym celu przyda nam się wiaderko z wodą lub miotana mikstura odporności na ogień. Po upływie czasu zombie mięśniak zamieni się na zdrowego mieszkańca wsi. Warto wspomnieć o tym, że po tej całej zamianie uleczony wieśniak nie będzie sprzedawał tego samego co wcześniej. W taki sposób, celowo zarażając wieśniaka, który sprzedaje niepotrzebne nam przedmioty, możemy go wyleczyć i otrzymać coś, co przyda nam się bardziej. Jeżeli zombie wieśniak podczas leczenia miał na sobie zbroję, czy jakikolwiek przedmiot, ten podczas zamiany zniknie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o leczeniu zombie wieśniaków oraz co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Patryk, to był poradnik, jak wyleczyć zombie wieśniaka. Mam nadzieję, że wam się przyda. Z góry dziękuję za polubienie tego filmu. Jeżeli wam się spodobał, dodajcie odcinek do ulubionych, żeby mieć go zawsze pod ręką. Życzę miłej gry, zapraszam do subskrypcji oraz do następnego odcinka. Czy wiedziałeś, że zombie, któremu damy jakiś przedmiot, nigdy nie zniknie z naszej mapy, nawet gdy się od niego oddalimy? Świetny sposób, aby na czas procesu transformacji zająć się czymś bardziej pożytecznym.